kocham jako urodzony w naszym mieście Suwalczanin. Były senator ziemi suwalskiej i honorowy obywatel naszego miasta, a jednocześnie słynny reżyser, chciałby dziś powiedzieć Suwalczanom. Ja chcę powiedzieć Suwalczanom, że bardzo jestem zachwycony miastem po latach, którego nie widziałem. Żeby byli dumni z tego miasta. Dumni Suwą. Mogą być. Ja widziałem wiele miast na świecie i muszę powiedzieć, że tak szybko jak się Suwałki rozwinęły i tak wiele wydarzeń, które tutaj równocześnie mają miejsce w tej chwili, a które dawniej nie istniały, dają mi nadzieję, że Suwałki dalej będą się pięknie rozwijać. A co się panu na Suwalszczyźnie najbardziej podoba? Krysiu, co ci się na Suwalszczyźnie najbardziej podoba? Najbardziej mi się podobają Suwałki i Suwalszczyzna. Po prostu ja się czuję tu naprawdę tak bezpiecznie i tak dobrze i nie widzę tu żadnej ruiny przede wszystkim. To jest najważniejsze. No i te krajobrazy, które pamiętam piękne. W 2000 roku, mam nadzieję, że te krajobrazy zostaną, bo nie wszystko musi się w Suwałkach zmieniać. Są takie no jakby wieczne spojrzenia i myślę, że ten taras widokowy, który tam jest wybudowany, gdzieś my skąd robiliśmy fotografię do pana Tadeusza, że on zostanie i będzie dalej świadczył o tym, jakie to jest piękne miejsce. Tak. Dokonał pan wielu ekranizacji arcydzieły literatury polskiej, ale też tworzył pan filmy zaangażowane w sprawy polityczne i społeczne. Które dzieła dały panu najwięcej satysfakcji? Wie pani, że chyba najwięcej satysfakcji dał mi człowiek z marmuru, ze wszystkimi trudnościami. Trzeba pamiętać, że 13 lat przed scenariusz czekał, nim doczekał się realizacji. Ale to nie miało żadnego znaczenia, bo na ten film w jakiś sposób czekali widzowie nie tylko w Polsce. Nie było takiego filmu, gdzie robotnik upominałby się o prawa robotników. Normalna partia nakazywała mu, co ma robić, a to był pierwszy film tego rodzaju, którym nagle te role się odwróciły i z tego jestem bardzo szczęśliwy. I dumny jestem z tego filmu, że mi się udało. Trzeba też, nie powiedziałeś, w jakim czasie on był zrobiony i w którym roku. No to prawda. To jest ważne, żeby był zrobiony w czasie. Prawda, że już Gomułka nas znudził do niemożliwości. No nie wszystko, tylko nie nas. Tylko po prostu, że był zrobiony w czasie komuny, w czasie... Tego ludzie w tej chwili nie pamiętają. Wszystko, to jest prawda. Wszystko się myli, młodzież to szczególnie się myli. To jest prawda, nie wiedzą, no, ale, kiedy. No, ale to był też taki moment, kiedy coś się zawahało w tym stawie, bo przyszedł Gierek do władzy i przemienili się szefowie kinematografii i dzięki temu ten scenariusz, który 13 lat czekał, doczekał się tego, że mogłem go zrealizować. Broni tego troszkę rzymał minister Techman. Ale to, co mówi pan Andrzej, absolutnie jest słuszne. Nie możemy tutaj pominąć człowieka, który, dzięki któremu został ten film zrobiony. To jest Józef Teichma, który był ministrem kultury i sztuki i wicepremierem. I ten film niestety doprowadził do końca jego kariery politycznej. Ja dalej robiłem filmy, a minister Teichma zapłacił to za to, za pozwolenie, że pozwolił mi robić ten film na dalszą swoją karierą, swoim życiem. A jak państwo tego mu nigdy nie zapomnę. Tak. To jest fantastyczne. A jak państwo uważają, jakich filmów potrzebują dzisiejsze czasy? Jakich filmów? Prawdziwych. O, dobrze Krysia mówi, ja bym też się tak... Prawdziwych. Całym... W takim naprawdę głębokim sensie tego słowa, prawdziwym sensie tego słowa, prawdziwych filmów. Tak, dlatego, że te filmy prawdziwe, że tak powiem, no, dają jakiś odpór różnym tendencjom politycznym, które przetwarzają po pierwsze naszą historię i nagle historia, którą myśmy przeżyli i którą tworzyliśmy, można powiedzieć, nagle okazuje się być zupełnie sfałszowana, zrobiona na od nowa. Powstaje jakaś polityka historyczna, co to w ogóle znaczy?
Historia okropne, jest albo prawdziwa, albo zakłamana. Albo jest historia, albo jest polityka, tak. Bardzo przepraszam. To prawda. Może być polityka historyczna. A jak Państwo myślą, co w dzisiejszej sztuce jest najważniejsze? Czy może różne eksperymenty artystyczne, czy prostota? Andrzeju drogi, ty wiesz lepiej niż to ktokolwiek inny, że jeżeli by nie było eksperymentów, sztuka by się nie rozwijała, oczywiście, nie odmieniałaby się. Ale pojęcie prostoty nie przeczy istnieniu eksperymentu. To prawda. My wiemy, że istnieje minimal art, czy sztuka ascetyczna, która jest wielką sztuką. Umiejętność rezygnacji czy kondensacji wyrazu jest wielką sztuką. Tu ja nie widzę sprzeczności żadnej. Jedno i drugie jest bardzo ważne. A jeszcze bardzo ważne jest takie, żeby sztuka nie była efekciarska. Bo wtedy, bo to jest jedyne niebezpieczeństwo. Pewne etyczne sprawy, moralne sprawy są tutaj istotniejsze od tych formalnych, które poruszyliśmy. Czy to ma być estetyczne, czy bogate, czy rozbudowane. Ważne, żeby to było rzeczywiście prawdziwe, żeby było uczciwe i żeby było moralnie ważne, moralnie istotne i korzystne dla społeczności, dla człowieka. Także tutaj... Przeżył Pan piękny jubileusz i wiele ciekawych zdarzeń w swoim życiu. Co według Pana jest w Pana życiu najważniejsze? Praca. Myślę, że moja praca, żyłem dlatego, żeby coś zrobić, no ale żeby coś zrobić, trzeba było być zdrowym, trzeba było być możliwie silnym, odpornym, psychicznie również, a może nawet bardziej, żeby móc to wykonać i pilnowałem się, żeby jedno nie przeszkadzało drugiemu, żebym był gotów w każdej chwili do zrobienia takiego filmu, który chciałem zrobić. Nie zawsze się to udawało, robiłem różnego rodzaju filmy, ale każde mówiły coś, co wydawało mi się ważne. Nie, ważne jest bardzo, że jesteś pracowity szalenie. To jest bardzo ważne. I no że tak. nie masz tak, jest ważną też cechą jest to, że się angażujesz w jakieś sprawy ważne, że nie mówisz, że to mnie nie dotyczy, to mnie nie obchodzi, że jednak sprawy społeczne cię zawsze. No nie, oczywiście, dlatego że film jest zwrócony do widzów, a jak go robię, to jest zwrócony do przyszłych widzów, których jeszcze nie wiem. Mam jakby takie poczucie i moim jakby obowiązkiem jako reżysera filmowego jest wyczuwać to, czego oczekuje widownia w kinie. Nie komercjalnie, bo takich reżyserów jest wielu i zabawiają ją wystarczająco. Ale są takie wydarzenia, na które widownia oczekuje, chociaż nie jest ich świadoma. I one są, i one odgrywają decydującą rolę. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.